Dzień dobry, witam Państwa na webinarze dla nauczycieli i nauczycielek Kino przy tablicy. Jak wykorzystywać filmy dokumentalne na sali lekcyjnej? Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, już za chwilę powiem kilka słów o sobie, ale też chciałam powiedzieć, że mają Państwo możliwość tutaj zadawania pytań na czacie, komentowania też tego, co mówię, dopytywania. Zachęcam Państwa do tego, bo zależy mi, żeby to, co tutaj się wydarzy przez najbliższą godzinę, było głównie wartościowe dla Was, dla Państwa. Jeżeli też chcielibyście dorzucić jakieś słowa feedbacku do tego, co mówimy, ponieważ no, to jest webinarium, w którym będziemy rozmawiać o scenariuszach do filmów dostępnych na platformie VOD, Millennium Dogs Against Gravity, scenariusze, które mogą Państwo, będą mogli Państwo wykorzystywać właśnie na sali lekcyjnej. Jak powiedziałam, nazywam się Zuzanna Piechowicz, jestem dziennikarką, jestem też trenerką, prowadzę warsztaty dla firm, dla organizacji pozarządowych, ale też sporo pracowałam zarówno z młodzieżą szkolną na sali lekcyjnej, jak i poza nią. Jestem popularyzatorką wiedzy psychologicznej i recenzentką serialową i filmową, więc tutaj spotykam się na styku różnych moich zainteresowań i działalności zawodowej. No i przede wszystkim też tutaj to ważna rzecz, jestem tą jedną z autorek z scenariuszy właśnie do filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Przyznam, że mam sporą tremę na tym webinarium. Tak nawet tutaj z zespołem festiwalu się dzieliłam tym, że mam tremę właśnie siadając przed Państwem, bo jak myślę o Waszej pracy, pracy nauczycieli, nauczycielek, ale też edukatorów, edukatorek, bo tutaj wiem, że też Państwo tym się zajmują, wchodząc bardziej gościnnie na sali lekcyjnej, to myślę o wielu trudnościach, które macie na co dzień. To znaczy o tym, jak wygląda praca nauczyciela, jak już zostawię gdzieś na boku kwestię tego, jak niestety jesteście wynagradzani, ale jak jest przeładowany program, jak wysokie są wymagania, jak pełne wyzwań jest praca z młodzieżą, szczególnie no tutaj w tym kontekście młodzieżą szkół ponadpodstawowych. Też dużo przecież teraz mamy wiadomości i dużo się mówi, na szczęście się dużo mówi, niestety, że jest tak dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Więc na początku chciałabym powiedzieć, że chciałabym, abyście do tego, co ja powiem tutaj, podchodzili do jakiejś takiej szansy, opcji, możliwości, do czegoś, co wykorzystacie w waszym kontekście, bo ja wiem, że jako osoba, która gościnnie wchodzi do szkół, jako osoba, która gościnnie wchodzi do organizacji, prowadzi tam jakieś warsztaty, szkolenia, jakąś pracę z młodzieżą, mam tą komfortową pozycję. I nie chciałabym, żeby podczas tego webinaru poczuli Państwo, że z tej komfortowej pozycji ja coś tutaj narzucam albo mówię, że to jest przymus. Uważam, to jest wspaniała opcja. Mam do niej dużo entuzjazmu, mam dużo motywacji. Myślę, że korzystanie z filmów, szczególnie z filmów dokumentalnych w sali lekcyjnej, jest wspaniałą możliwością i bardzo się cieszę na ten projekt Millennium Dogs Against Gravity właśnie na ten temat. Ale to wy wiecie najlepiej, co jest możliwe w waszych klasach, w waszych szkołach, w waszym kontekście, czego potrzebują wasze służbowe dzieci. Więc też jestem ciekawa, dlatego tak bardzo Państwa komentarzy, dlatego do tego zachęcam, bo dzięki temu to, co ja mówię, to jakie jest moje doświadczenie, to, co wiem z rozmów z osobami, które wykonują ten sam zawód, co Państwo, może się spotkać też z Waszym kontekstem, też możecie się wtedy wymieniać między sobą tutaj różnymi spostrzeżeniami. No, dlaczego warto? To jest ta kluczowa kwestia. No, dla mnie film jest tym, co może zmotywować, zainspirować, zmienić punkt widzenia, poszerzyć horyzonty. I myślę o tym, że rozmawiając z waszymi służbowymi dziećmi o filmach, o tym, co je w tych filmach poruszyło, co ich dotknęło, gdzie się pojawiły jakieś emocje z tym związane, czego się dowiedziały, co ich zainteresowało, możecie zarówno zobaczyć te dzieci z innej perspektywy, dzieci służbowe, może młodzież służbową, powinnam powiedzieć, ale też rozwinąć w pewien sposób waszą relację, bo filmy
szczególnie właśnie filmy dokumentalne, które pokazują nam część rzeczywistości, często jakiś nieznany kawałek świata, sprawiają, że w tę podróż możecie wyruszyć razem. Ja jestem wierną widzką filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity od lat. Mogę się przyznać tutaj, że brałam urlopy na ten festiwal, żeby móc chodzić na te filmy. I myślę, że ta podróż, to odkrywanie możecie wtedy wyruszyć razem z perspektywy osoby, która ma większe doświadczenie, trochę więcej, a może nawet dużo więcej wie o świecie, ale na przykład tę część rzeczywistości, tę historię danego człowieka, tę historię danego zjawiska możecie odkrywać razem. I to jest w pewien sposób inna jednak pozycja niż wtedy, kiedy odkrywacie coś, co właściwie wy pokazujecie właśnie w sali lekcyjnej, coś, co znacie bardzo dobrze, o czym bardzo dużo wiecie, co studiowaliście, do czego się bardzo długo przygotowywaliście. A tutaj możecie wejść z takim podobnym poziomem, co sprawia, że ta praca może być w pewien sposób bardziej równościowa, jakaś taka bardziej zaciekawiająca, kiedy myślę na przykład o historii Amina z filmu Przeżyć, historii Amina, który pochodzi z Afganistanu i który aktualnie mieszka w Danii i opowiada w filmie dokumentalnym, bardzo ciekawym filmie dokumentalnym, który jest filmem dokumentalnym zrobionym w wersji animacji, filmu animowanego, o swoją drogę. No i siłą rzeczy, nie oglądając tego filmu, wy też tej historii nie znacie. Idziecie w tę podróż z waszymi uczniami, z waszymi uczennicami, z Aminem wspólnie i wspólnie możecie jakoś na tę historię reagować. Scenariusze lekcji, które są wsparciem dla was w tej pracy, jeżeli się zdecydujecie właśnie ze służbowymi dziećmi oglądać te filmy, są przygotowane w oparciu o cykl Kolba. David Kolb jest amerykańskim pedagogiem, autorem między innymi takiej koncepcji o stylach uczenia się. Też jestem ciekawa, czy Państwo słyszeli o tej koncepcji, czy korzystacie z cyklu Kolba na co dzień. Sama koncepcja, ja jeszcze wrócę tutaj, jeszcze bez grafiki za chwilę, Agata. Daj się ze mną, Agata, dzięki, bo nie jestem tutaj sama. On jest autorem koncepcji o stylach uczenia się, ale ta koncepcja o stylach uczenia się, jeżeli słyszeliście o tym, że ktoś jest wzrokowcem, słuchowcem, że ktoś woli właśnie w jakiś inny sposób doświadczać, nie ma badań naukowych, takich wiarygodnych, które by mówiły, że te style uczenia są rzeczywiście, że ta koncepcja jest prawidłowa. Ale ten cykl jest trochę bardziej skomplikowany i oparliśmy te scenariusze o niego, ponieważ w tym cyklu udało się zebrać bardzo ważne rzeczy. Na przykład fakt, że te nowe formy edukacji skupiają się na wywoływaniu emocji. I to nie chodzi o wywoływanie emocji jako coś, co ma sprawić, że wszyscy będą na przykład bardzo smutni albo będą płakać. Nie chodzi aż o tak intensywne emocje. Chodzi o jakiekolwiek emocje, które się pojawiają przy doświadczaniu czegoś. Ponieważ w tym momencie pojawia się w naszym mózgu dopamina, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o zapamiętywanie. Po prostu możemy sobie dużo ułatwić ten proces, właśnie korzystając z emocji. No nie ma prawie uczenia się dobrego zapamiętywania na całe życie bez tego elementu emocji. Już Jean Piaget, czyli taki szwajcarski psycholog, jeden z najważniejszych psychologów w historii, który stworzył teorię rozwoju poznawczego, mówił o tym, że kluczowe w edukacji są różne, różnorakie, różnorodne formy przedstawiania wiedzy. Wiem, że Państwo to robią, ale cykl Kolba też nam to porządkuje, żebyśmy nie zgubili jakiejś ważnej formy, jakiegoś ważnego podejścia. I tutaj ostatnia rzecz, która jest bardzo wyraźnie pokazana w wielu badaniach na temat właśnie cyklu Kolba, że on jest wartościowy w kontekście kształtowania wśród osób, które korzystają z zajęć, warsztatów, lekcji właśnie opartych o cykl Kolba, takiej postawy do dalszego poszukiwania i uczenia się. I myślę, że to jest taka rzecz, na którą ja od razu nastawiam ucho, myślę sobie, o, coś, co wartościowego może być po jakimś warsztacie, szkoleniu, potem to, że po tym doświadczeniu osoba, która jest na sali, chce wiedzieć więcej, chce się dowiedzieć więcej, jest zainspirowana do dalszych poszukiwań, do dalszej pracy.
I dlatego korzystamy z cyklu Kolba. Agata, to jest ten moment. Tutaj teraz zobaczą Państwo właśnie, jak ten cykl Kolba wygląda. Kolb odszedł już od tej koncepcji takiego, że to musi być w takiej ostatniej publikacji, że to musi, te elementy muszą pojawiać się po sobie, ale ja jednak Państwa do tego zachęcam, bo mam takie poczucie, że kiedy zaczynamy od doświadczenia, czyli od czegoś, co sprawia, że właśnie te emocje się mocno uruchamiają, możecie w jakiś sposób złapać to jakoś tak brzydko zabrzmiało, ale zachęcić uczniów, uczennice do dalszej pracy. W wielu naszych scenariuszach tym pierwszym doświadczeniem jest film, ale nie tylko. Potrafi to być doświadczenie, potrafi być też inną częścią. No i znowu tutaj odniosę się do tego filmu Przeżyć, opowiadającego o Aminie. W pierwszej części tego scenariusza, który dotyczy właśnie tego filmu, tu zachęcamy tutaj, żeby osoba prowadząca warsztat, prowadząca lekcje, podzieliła uczestników, uczestniczki na kilkuosobowe grupy. Każda z grup dostaje flipchart i flamastry. Na środku tego flipchartu pojawia się hasło uchodźca, a potem każda z grup ma za zadanie, żeby wypisać najwięcej skojarzeń, które się im pojawiają z tym słowem, wokół właśnie tego słowa, wokół tego terminu. Tutaj ważna i trudna praca i wyzwanie związane z tym, żeby jednak reagować na hasła, które są w jakiś sposób rasistowskie, upokarzające, obraźliwe. Ale później po zakończeniu tej pracy ten flipchart, te plakaty pojawiają się w jakimś widocznym miejscu i inne grupy mogą po prostu przejść i obejrzeć to jak w formie takiego muzeum, takiej wystawy tych plakatów, takiej wystawy skojarzeń tego, z czym kojarzy się tej grupie, tej klasie, tej młodzieży właśnie słowo uchodźca. I tu mamy to doświadczenie. W tym doświadczeniu jest to, że po pierwsze pracują w grupach, jakby działają między nimi interakcje, ale też termin uchodźca jest w Polsce terminem, który no wiąże się z emocjami. To znaczy, nie każde skojarzenie, nie każda taka praca na burzy mózgów mogłaby być doświadczeniem właśnie w cyklu Kolba, bo nie w każdej te emocje by się pojawiły. Nie każdym pojawi się też dyskusja co do tego, co zapisać, czego nie zapisywać. Więc tutaj zaczynamy od tej części. Dalej pojawia się refleksja. Refleksja, czyli trochę zobaczenie tego doświadczenia, zobaczenie tych emocji, zobaczenie tego, co przeżyliśmy w tym doświadczeniu, żeby tak jakby to utrwalić w pewien sposób. I tutaj proponujemy, żeby osoba prowadząca pytała, czy wszystkie skojarzenia zostały przez Was zapisane. Czy pojawiła się jakaś dyskusja? Czy coś, co widzieliście wśród pracy innych grup, na was w jakiś sposób wpłynęło? Na przykład, byście chcieli to dopisać, albo chcielibyście, żeby to się nie pojawiło, albo nie powinno się pojawić. No to jest taka szansa, żeby to zobaczyć. I tutaj właśnie nie doświadczeniu pojawia się film, tylko w wiedzy. Czyli w tym momencie, w którym to, co wypracowaliśmy, do czego doszła refleksja, obija się o jakąś rzeczywistość. I to jest piękna rzecz z tymi filmami dokumentalnymi, że właśnie to jest jeszcze wiedza. Czyli historia Amina, historia człowieka, który jako nastolatek uciekł najpierw do Moskwy, a później samodzielnie, jako jedna osoba, bez swojej rodziny, dotarł do Danii i rozpoczął życie w Danii. I jego życie współczesne, już jako dorosłego człowieka, jest pewnego rodzaju wiedzą na temat tego, czy to, co się pojawia w tym doświadczeniu, w tych skojarzeniach ze słowem uchodźca, jest właściwie wiarygodne, czy się odnosi do Amina. Jest to piękny, bardzo wzruszający, bardzo poruszający film. Nawet jeżeli nie będą Państwo z nim pracować na sali
lekcyjnej, to zachęcam Państwa, żebyście obejrzeli ten film, bo jest niezwykle poruszający. No i wtedy, kiedy już jesteśmy przy tej wiedzy, tutaj w tej części, w różnych scenariuszach pojawiają się różne rzeczy. Proponujemy publikacje, teksty, publikacje krótkie, ale też teksty, które mogą Państwo rozdać w ramach wiedzy do uczestnikom, uczestniczkom, uczniom, uczennicom, albo do jakiego ćwiczenia zachęcić dalej. Pokażę to Państwu na podstawie innego scenariusza. Różne rzeczy mogą się pojawić w wiedzy. Chodzi o to, żeby tu pojawiło się coś, co wnosi coś do tego koszyczka, co ja wiem o świecie. I na końcu tego scenariusza, w kontekście zastosowania, czyli tego, to jest taka część, której zastanawiamy się w tym cyklu Kolba, ok, to teraz tak, czegoś doświadczyłam, coś sobie pomyślałam, czegoś się dowiedziałam, czy to ma jakieś dla mnie znaczenie? Czy to w jakiś sposób się odnosi do mojego życia? Czy to, czego się dowiedziałam, w jakiś sposób zmienia to, jak myślę o świecie? W tym zastosowaniu staraliśmy się często, żeby to, co jest do zastosowania, odnosiło się jak najbardziej do życia codziennego tych osób, żeby waszych uczniów, uczennic, tak, żeby oni mogli to odnieść do swojej codzienności. To było na przykład bardzo proste przy innym scenariuszu, czyściciele internetu, w którym pokazane są osoby, które na Filipinach decydują, czy dane post na przykład na Facebooku usunąć, czy zostawić, w zależności od tego, czy w wyniku zgłoszeń pojawia, jakby decydują o tym, jak te decyzje wyglądają, kim są osoby, które o tym decydują, jak ten mechanizm działa dla waszych uczniów i uczennic, którzy no, pewnie już nie z Facebooka, ale na pewno korzystają z Instagrama czy TikToka. Myślę, że jest to też niezwykle ciekawy film i tutaj odnosiliśmy to bardzo do tego, do ich korzystania z internetu, ale w scenariuszu filmu Przeżyć, w scenariuszu o Aminie z kolei, tutaj zdecydowaliśmy się na to, żeby osoby zachęcić Państwa, aby te osoby uczestniczące, żeby ci uczniowie, uczennice wrócili do grup, w których pracowały wcześniej i mają za zadanie wziąć ten swój plakat, wyciągnąć z tej wystawy z muzeum, ze słowem uchodźca i zaznaczyć innym kolorem słowa, które pasują, które wypisali jako pasujące do uchodźcy i pasujące do Amina, pasujące do tej konkretnej historii, do tego człowieka, który ma w tym filmie animowaną alienę. Twarz, ma rodzinę, ma męża, ma przyjaciela, który jest autorem tego filmu, reżyserem tego filmu, więc z jakichś ogólnych, często bardzo mglistych myśli na temat tego, kim jest uchodźca, oprzeć to o osobę, która jest no, przez ten film dokumentalny bardzo realna dla uczniów i uczennic, mają zaznaczyć to, co pasuje, a na takich kartkach samoprzylegnych, post-itach dopisać to, które określenia nie pojawiały się przy słowie uchodźca, a które określają Amina, które by dopisali do tego, gdyby na środku było napisane Amin. Flipcharty znowu wracają na ścianę, uczniowie, uczennice idą znowu do muzeum, idą znowu na wystawę, oglądając pracę innych osób, a później na koniec zachęcamy do tego, żeby porozmawiać o tym właśnie, jakie określenia pojawiły się przy słowie uchodźca, a nie pasują do Amina, jakie się nie pojawiły przy słowie uchodźca, a do Amina pasują. No i też ciekawa dyskusja i to w zależności, no, cały ten scenariusz w zależności od tego, czy pasują do kontekstu, taka trochę podkręcona piłka do waszych służbowych dzieci, czy Amin wciąż jest uchodźcą? To znaczy, czy uchodźcą się bywa, czy to jest doświadczenie, czy to już jest tożsamość, czy uchodźcą się jest całe życie, czy uchodźcą się jest na jakimś etapie życia? I to jest też dyskusja, na którą trzeba, no tutaj już pewnie trzeba mieć czas, więc to jest taki przykład tego, w jaki sposób może być zbudowany, jak budujemy ten scenariusz. To doświadczenie właśnie, często to jest właśnie obejrzenie filmu, jak
Przejdę tutaj jeszcze jeden tak szybko scenariusz. Właśnie wspomniani czyściciele internetu, czyli najpierw doświadczeniem jest film. Film, który może, myślę, wzbudzi emocje w uczniach, uczennicach właśnie ze względu na to, że dotyczy czegoś, co jest dla nich namacalne. Czyli to, co publikuję w mediach społecznościowych, może zostać skasowane przez kogoś, kogo nie znam, na podstawie zasad, które dla mnie nie są jasne, ze względów bliżej nieokreślonych, a ta decyzja mogła tej osobie zająć 2 sekundy albo trochę mniej. Więc to jest coś, co łatwo, do czego łatwo się odnieść. Później w refleksji właśnie przy tym filmie warto tutaj trochę puścić tą refleksję, czyli zapytać, co było dla nich interesujące, czy słyszeli o czymś, co było w tym filmie, jakie mają wrażenia, jak się czują w ogóle po tym seansie i czy jakoś czują inny stosunek do mediów społecznościowych. I ta dyskusja w refleksji, często kiedy tych pytań mamy w scenariuszu więcej, albo ta dyskusja się jakoś rozwija, to ważne jest i zachęcam tutaj Państwa do tego, żeby w pewnym sensie ją moderować nieinwazyjnie, czyli trochę ją puścić, nie bać się też tych chwil ciszy, bo mimo Waszych wysiłków i tego, że wiem, że szkoła się zmienia, to często młode osoby nie są przyzwyczajone do tego, żeby swobodnie wyrażać swoje zdanie. Boją się opinii innych osób w grupie, innych osób w klasie, nie wiedzą, czy ich opinia jest dobra, mądra, zasadna. Ta cisza, która czasami potrafi potrwać kilka sekund i w naszych głowach one są często, te cisze, dużo dłuższe niż one są w rzeczywistości, one czasami są potrzebne, żeby zebrać w sobie rozbieg i trochę, żeby złapać tę inną formę pracy po prostu i myślenia i wypowiadania się dla młodych osób. Też myślę, że takie pytania, właśnie pytania o zdanie, czy kiedy ktoś skończy jakąś wypowiedź, to zapytanie, dobrze, to zgadzacie się z tym stwierdzeniem, macie inne możliwości, dopytywanie, czy dobrze rozumiecie i parafrazowanie tego, czy dobrze rozumiecie, co dana osoba miała na myśli, też może pomóc po prostu w tym działać. Też taki trik, który ja bardzo lubię, który mi się bardzo sprawdza na warsztatach, to jest, kiedy, bo zdarza się też, i wy znacie wasze służbowe dzieci najlepiej, ale są takie osoby, które dominują dyskusję, którym jest łatwiej po prostu w tej dyskusji wziąć udział, bo mają po prostu albo taką osobowość, taki nawyk, taką kulturę dyskusji, która im na to pozwala, albo na przykład lubią prowokować, to myślę, że też takie pytanie, czy jest na sali ktoś, kto jeszcze się nie wypowiadał, a chciałby mieć możliwość. I znowu pozwolenie tej ciszy chwilę wybrzmieć, ale z takim oddechem i luzem, że jeżeli nie, no to nie, ale może jest ktoś, kto jeszcze nic nie mówił, a potrzebuje się zebrać, żeby to powiedzieć, też jest wydaje mi się jakimś takim dobrą częścią. Też cały czas podkreślam, że czekam na Państwa pytania, komentarze, zgadzacie się, nie zgadzacie, stosujecie te triki, nie stosujecie, jest to ciekawe, nieciekawe, będziecie oglądać te filmy, a może nie, to wszystkie te komentarze chętnie będę na nie chętnie tutaj zerkać. W dalszej części, w tych czyścicielach internetu, tam w tym filmie jest pokazane bardzo dużo ciekawych rzeczy na to, jak wpływa ta działalność na życie i na funkcjonowanie różnych osób, zjawisk, informowanie o nich, łącznie z tym bardzo poruszającą częścią na temat tego, jak w Birmie, Mianmie, Facebook to internet i bardzo to wpływa na fakt, że Facebook kasuje różne rzeczy, a większość ludzi, którzy tam korzystają z internetu, korzystają po prostu z Facebooka jako źródła wiedzy, ale też ludzie nie mają maila, tylko piszą wiadomości na Messengerze, że opowieść pokazuje, że działalność Facebooka
wpływa na sytuację właściwie tutaj najbardziej dyskryminowanej mniejszości na świecie według ONZ, czyli Rohingjów, czyli Rohingja. I w tej części wiedzy też tutaj taka propozycja, żeby podzielić klasy na grupy i właśnie, żeby każdy z nich opracowało cztery terminy, które się pojawiają, nawet jeżeli nie są nazwane, to pojawiają się jako zjawisko w tym filmie, czyli bańka informacyjna, inaczej bańka filtrująca, szum informacyjny, dezinformacja, fake news. I właśnie pytanie, żeby to potrafili zdefiniować, opowiedzieć o tym reszcie klasy po tej pracy w podgrupach i jaki jest to związek z filmem też. I tu znowu, wybieracie się wspólnie w podróż. Jeżeli nie robiliście warsztatów na ten temat, jeżeli nie interesowaliście się wcześniej tym, to też bym jakoś nie bała się tego, tylko uznała, że po prostu wybieracie się w tę samą podróż z nimi. No i znowu zastosowanie, czyli coś, co może się odnieść w tym cyklu Kolba później do rzeczywistości, do działalności, do życia tych osób. To jest pytanie do uczniów i uczennic, czy w związku z tym, czego dowiedzieliście się właśnie dzisiaj w tym filmie, czego dowiedzieliście się w pracy w grupach, chcecie coś zmienić, jeżeli chodzi o wasze korzystanie z internetu? Czy coś to wniosło do waszego postrzegania tych wszystkich platform, z których korzystacie? I to jest taka forma rundki, w której ważne jest to, że każdy opowiada o sobie, a nie komentujemy wypowiedzi innych osób. I ideą takiej rundki, tego ćwiczenia jest też to, że nie każda osoba powinna zabrać w tym głos, nawet jeżeli powie jedno słowo, nawet jeżeli powie, że nie, albo nie powie, że nie wiem. Więc zachęcam też, żeby to nie szło po kolei, tylko na przykład pierwsza osoba, która zacznie, a ten wolontariusz zwykle się jednak znajduje po chwili ciszy, to żeby później zapraszała kolejną osobę, po prostu, która jeszcze się nie wypowiadała do takiego podsumowania rundki. Na końcu też myślę, że warto, żebyście wy podzielili się swoją refleksją i tego, co wam ten film, dany film właśnie w tym przypadku Czyściciele Internetu wniosł do tego, jak wy korzystacie z internetu, jak wy korzystacie z mediów społecznościowych, czy wy chcecie coś zmienić. I tutaj z takiego kawałka, myślę o takim kawałku autentyczności i takiej prawdziwości w sobie, to znaczy mnie niektóre rzeczy w tym filmie zaskoczyły i przyznam, że nie miałam ochoty włączyć niektórych platform przez dłuższy czas, i jestem w takiej refleksji wciąż, a to już było dłuższy czas temu, kiedy pierwszy raz ten film widziałam, co ja piszę na tym Messengerze, albo z kim ja się tam komunikuję, albo co jest tam opublikowane i co się pojawia. Więc podsumowując, Kolba, doświadczenie, czyli coś, co wywołuje emocje, coś, co w jakiś sposób porusza te osoby, które biorą udział w warsztacie, uczniów, uczennice. Refleksja, czyli taka stopklatka, takie zatrzymanie się, co tu się właściwie wydarzyło, jak ja na to reaguję, co ja o tym myślę, co to we mnie wywołało, żeby jakoś przy tym to, ja bym powiedziała, to doświadczenie skonsumować. Uogólnienie, inaczej ten kawałek wiedzy, czyli miejsce, żeby wnieść tę taką, no, taką właśnie pigułkę wiedzy, coś, co uczniowie, uczennice mają z tego zapamiętać, chcielibyście, żeby zapamiętali. To nie musi być wasz wykład, a mogą coś odkrywać sami, ale żeby wyszli z czymś takim bardziej, bym powiedziała, twardym i zastosowanie, czyli jak to się ma do mojego życia, czy to coś zmienia w moim postrzeganiu, czy w ogóle powinno mnie to obchodzić. Im bardziej jest to osadzone w codzienności, im bardziej doświadczone jest w doświadczeniu, pewnie jest bardziej skuteczne. Więc to jest cykl Kolba i na nim opieramy scenariusze. Ale abstrahując już trochę i zostawiając ten cykl Kolba trochę z boku, to
chciałabym zachęcić Państwa, że jeżeli będziecie patrzeć na te scenariusze, to traktować je oczywiście też czasami jeden do jednego, jeżeli Wam odpowiadają, ale też traktować je jako albo inspirację, albo coś, co można twórczo przerabiać. Korzystać z jakiegoś jednego kawałka, bo też myślę o takim czasowym aspekcie, że pewnie obejrzenie filmu na sali i później dość długi warsztat może nie jest tak, nie zawsze jest możliwe. Ale żeby nie od razu nie uznawać, że widzą tam na początku, piszą dokładnie, jaki, to ma, jaki czas mają te scenariusze, ile trwa film, czyli na przykład nie rezygnować z tego, o nie, to już jest za długo, tylko zobaczyć, co tam właściwie jest i może jest coś, co można wykorzystać. Też ta baza filmów i baza w związku z tym scenariuszy, które się pojawiają, jest szeroka. I spotykacie się w waszej pracy z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami związanymi z wieloma aspektami właśnie takiego życia codziennego. I o tym z młodzieżą. Myślę od razu o filmie Instagramowa Rodzina, która opowiada o influencerce i jej rodzinie. Bardzo poruszający film dokumentalny, który pokazuje, że życie na Instagramie, a życie to są dwie różne rzeczywistości. I myślę, że takiej rozmowie na przykład o mediach społecznościowych i o tym, co one pokazują i co tam widzimy i o kompleksach, które się pojawiają, co do tego, jak wygląda moja codzienność, jak wyglądają moje relacje z rodzicami, jak wyglądam ja. Jak wygląda moje życie, jak się ubieram, na co mogę sobie pozwolić, jakich mam przyjaciół, jakich mam znajomych. Nie mam przyjaciół, nie mam znajomych. W tym filmie trochę ten wizerunek influencerów, którzy są takimi no, bogami, bożkami dla młodzieży i jak się wchodzi do klasy, często jako osoba zewnętrzna, ja lubię zadawać takie pytania uczniom, uczennicom. A kim byście chcieli zostać? I to jest okropne pytanie. To jest pytanie starszego wujka do pięciolatki, ale czasami zadaję takie pytania, żeby właśnie, nawet nazywając to tak, że jestem ciekawa, to ciągle słyszę influencer, influencerka, youtuber, youtuberka. I jak pytam, OK, to ilu z Was chciałoby zostać youtuberami? I widzę na przykład las rąk, tak, że widzę pojedyncze osoby, które nie chcą zostać youtuberami. A później pytam, no dobra, no ale to ile z was nagrało taki film na YouTube? Ile z was ma kanał na YouTube, który mówi coś albo podejmuje jakieś próby? I wtedy już to się zmienia, to znaczy nie ma już takiej, to znaczy nie wykorzystuje naszą, jakby nie wykorzystują tej szansy, która daje. Nie w tym sensie, że szansy na wielki zarobek, jaki jest pokazany, czy wielkie pieniądze, ale na przykład na jakąś działalność kreatywną, na którą też można tak patrzeć, jeżeli patrzymy na montaże wideo, na filmy, na filmiki. Przecież to też jest jakaś działalność kreatywna, że są głównie odbiorcami, nie twórcami. W tym sensie na przykład. To też pokazują badania przed profesora Jacka Pyrzalskiego. Bardzo Państwu polecam też w ogóle sprawdzenie tego badacza, jego badań i raportów. Na przykład raportu EU Kids Online, czyli takiego wielkiego badania na temat aktywności dzieci i młodzieży w internecie, to europejskiego badania. Można tam porównać też polskie dzieci i ich różne odpowiedzi z dziećmi z innych krajów, ale w instagramowej rodzinie widzimy, że to, co my widzimy na Instagramie, to, co można zobaczyć na Instagramie, to jest właściwie, no to jest kreacja. Czyli widzimy czyjąś scenę, a później tę scenę porównujemy ze swoimi kulisami. I w tym filmie dokumentalnym można zobaczyć te kulisy. I to jest niezwykle ważne, żeby młodzież zdawała sobie z tego sprawę, że to nie jest rzeczywistość. I oczywiście można o tym mówić, można o tym robić warsztaty, ale kiedy się to zobaczy na podstawie prawdziwej dziewczyny, która jest fajną dziewczyną na Instagramie, a jej życie wcale takie fajne nie jest, to nabiera zupełnie innego znaczenia. I to jakby też można szukać w tych filmach takich po prostu pretekstów do rozmowy o rzeczach ważnych, z którymi, których i o problemach, które widzicie, że się pojawiają wśród waszych służbowych dzieci. Trochę wykorzystać to jako pretekst, aby rozmawiać o temacie, który was w jakiś sposób porusza. Co jeszcze są z takich kluczowych podpowiedzi co do pracy ze scenariuszami?
Ważne są Wasze podsumowania przy tych różnych etapach w cyklu Kolba, ponieważ żeby zapamiętać, ważne jest dostanie takiego informacji, takiego sygnału, co jest ważne, a co nie. Więc kiedy Wy na przykład podsumowujecie po dyskusji jakieś ćwiczenie albo coś, zostawiacie ich z jakimś pytaniem, to prawdopodobnie będzie to, z czym uczniowie i uczennice wyjdą na koniec lekcji. W tych scenariuszach też jest ważne bezpieczeństwo psychologiczne, które jest w ogóle niezbędne do procesu uczenia się. Dlatego są te prośby o refleksję, o opinie, o skojarzenia. Pytania i zadawania pytań, które nie ma jednej właściwej odpowiedzi, gdzie głos każdej osoby jest ważny. Więc w takiej sytuacji, kiedy głos każdej osoby jest ważny i nie ma takiej właściwej odpowiedzi, trochę więcej przestrzeni sobie zostawcie na decyzję, czy chcecie reagować, czy nie. Czy chcecie coś, czy chcecie reagować na jakąś opinię, z którą się nie zgadzacie. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy pojawiają się rzeczy, które są hejtem, które są mową nienawiści, które są w jakiś sposób fake newsem czy dezinformacją. To oczywiście zawsze warto reagować, ale na inne rzeczy, nawet które was jakoś mierzią albo coś tutaj się dzieje takiego, żebyście chcieli zareagować, to się zastanówcie, czy warto, czy może w tym kontekście lepiej jest zostawić i na przykład zapytać, no dobrze, a co reszta na ten temat myśli? Czy wy się z tym zgadzacie? A sobie jakoś zostawić jakąś przestrzeń na koniec, niż wdawać się w taką dyskusję z poziomu dużego autorytetu, z takiego, wiecie, wysokiego C. Bo ja czasami, to taka znowu dygresja, to po prostu webinar dygresji, no przepraszam, ale takiego czasami z zaskoczenia, jak rozmawiam z nauczycielami, nauczycielkami, widzę, że oni zdaje, że niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak dużymi autorytetami są wśród klasy, nawet jeżeli klasa nie działa. Więc pamiętajcie, że czasami, jak tego nie czujecie, czasami jak ten nastolatki po prostu dają czadu, tak, przepraszam, nie mam innego określenia, bo to po prostu czasami dokładnie to jest, to jesteście dla nich jakim ważnym punktem odniesienia. I wpływ może być dużo większy, niż wam się wydaje w takiej dyskusji. Więc czasami może w tym kontekście eksperymentujcie sobie, tak zachęcam do takiego eksperymentu. Skoro to jest trochę inna praca, trochę inne działanie, to może zrobić krok w tył i zastanowić się, okej, okay, to może ja tutaj w tym momencie tego nie powiem. Praca w grupach, praca w parach, to też jest coś, co często znajdziecie w tych scenariuszach. To jest takie tworzenie innej przestrzeni do komunikacji z różnych powodów. Po pierwsze, mniejsza grupa daje możliwość wypowiedzenia się dłużej, w większej liczbie osób i też łatwiej jest, że tak powiem, rozkręcić się tym osobom, które są osobami, które może są bardziej nieśmiałe, bardziej introwertywne, bardziej wycofane, mogą wtedy dostać tę przestrzeń. Zachęcam do tego, żeby grupy i pary były losowe i żeby to nie było tak, że teraz się dobierają trzy najlepsze koleżanki i dwóch kolegów w te podgrupy. I znowu tutaj wykorzystam profesora Jacka Pryżalskiego jako tę osobę i jego autorytet. On robi taką bardzo ciekawą rzecz w klasach, kiedy na przykład spotyka się i jest wzywany jako taka osoba, która ma pomoc, kiedy na przykład jest problem z hejtem czy inną cyberprzemocą w klasie, to on wchodzi i mówi, często pyta, no do ile osób, na przykład w drugiej klasie, jak są 2 lata, dana klasa ze sobą, ile osób ma w klasie co najmniej dwie osoby, z którymi nigdy nie rozmawiało? I zwykle połowa osób podnosi rękę. A ile osób które mają co najmniej jedną osobę, z którą w klasie nie rozmawiały? I tutaj się pojawia często 80% osób, które podnoszą rękę. I to ma ogromne znaczenie, bo kiedy z kimś nie rozmawiałam, nawet jeżeli jestem z nią, z nim w tej samej klasie, czyli w tej samej przestrzeni, znam sposób wypowiadania się, temp głosu, sposób ubierania się, mniej więcej tam kojarzę, to jeżeli nie rozmawiałam z tą osobą, to nie miałam możliwości nawiązać z nią jakiejś relacji i kontaktu. I łatwo jest to zmienić w momencie, w którym przestaje to być babka z trzeciej ławki pod oknem, z którą nigdy nie gadałam, a która ma
beznadziejne buty, przepraszam, jakoś dziwna metafora, a inaczej jest, kiedy jest to Baśka, którą pracowałam przez 20 minut po filmie, który w jakiś sposób mnie poruszył i ja się w ogóle z nią nie zgadzam. Albo ja się totalnie z nią zgadzam. Albo ona jest zabawna. Są rzeczy, które w tych pracy w parach i w pracy w podgrupach losowych można jeszcze przemycić taką profilaktykę cyberprzemocy, profilaktykę hejtu i w ogóle budowania nowych relacji. Też dlatego zachęcam Państwa do na przykład ustawiania i trochę zmuszania nawet, żeby nie zawsze siedziało, nie zawsze miało się tego samego kolegę czy koleżankę w ławce. Tylko robić różne rotacje. To też jest dobrym sposobem na to, żeby temu przeciwdziałać. To są też takie do tych scenariuszy podpowiedzi. Co jeszcze? Poza takimi tym zastosowaniem, gdzie to ma się odnosić jakoś do ich doświadczenia, w tych scenariuszach staraliśmy się budować w młodych osobach poczucie sprawczości. Czyli na przykład wokół filmu Nowa Korporacja, czyli kontynuacji tego kultowego filmu dokumentalnego Korporacja, w którym pokazuje się, jaką władzę mają wielkie korporacje nad naszym codziennym życiem, planetą. Jest tam bardzo wiele bardzo ciekawych wątków. Zachęcamy, żeby stworzyć taką lekcję, w której w tych podgrupach tworzą partie, dowiadują się i zachęcam, żeby myśleli, co by zrobili z tym, żeby rozwiązać jakiś problem z tego filmu, znaczy, co by wprowadzili, i żeby osadzić to jak najbardziej w rzeczywistości. Później w dalszym ciągu dowiadują się o tym, czym jest inicjatywa ustawodawcza. Co trzeba zrobić, żeby zmienić prawo w Polsce, nie będąc posłanką, nie mając jednoosobowej inicjatywy ustawodawczej. I to poczucie sprawczości i tego pytania, na co ja mam wpływ, czy innego pytania, które pada w filmie właśnie Nowa Korporacja, które na przykład mnie bardzo poruszyło, jaka jest moja rola w historii dzisiaj? I w innym scenariuszu, ponieważ do filmów tworzymy dwa scenariusze na ten moment. Mamy dwa scenariusze, przepraszam, mamy dwa scenariusze do tych filmów. Ja się śmieję, przepraszam, bo po prostu tych pomysłów wokół filmu jest tak dużo, że tu macie dwie podpowiedzi, ale zachęcamy też do stworzenia własnych scenariuszy, własnych pomysłów, bo na przykład we wspomnieniach czyścicieli internetu to kilkanaście pomysłów jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Ten film jest tak pełny. I wracając do tego poczucia sprawczości, to myślenie o tym, na co ja mam wpływ, co ja mogę zmienić, i że nawet mały wpływ wciąż jest wpływem, jest też czymś, co jest bardzo dobrą profilaktyką zdrowia psychicznego. Bo mówi się o takich filarach zdrowia psychicznego, to jednym filarem są dobre relacje, dobre kontakty z ludźmi, drugim filarem jest taka higiena zdrowia somatycznego, czyli zdrowa dieta, sen, aktywność fizyczna. Trzecim jest właśnie, i często zapomnianym jest właśnie to poczucie sprawczości, to znaczy poczucie, że żyję po coś, mam na coś wpływ, mogę coś zmienić, mogę sprawić, że świat jest odrobinę lepszy dzięki temu, że na tym świecie jestem. I brzmi to może górnolotnie, ale zobaczcie, w jakim trudnym momencie jest młodzież w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, Boże, jakie gimnazja, ponadpodstawowej. Ja pamiętam ten czas w życiu jako czas bardzo trudny, takie odkrywania siebie, dojrzewania, sprawdzania, kim ja właściwie jestem, co ja chcę robić, czego ja chcę od życia. Bardzo jakoś taki moment pełen wyzwań, i to poczucie sprawczości, czyli poczucie tego, że mogę zrobić coś, co sprawi, że nawet mikroświat będzie lepszy, że dzień będzie lepszy, że komuś coś pomogę, jest czymś, co może bardzo dobrze na ten czas wpłynąć. Szczególnie, jeżeli się pokaże to znaczenie. Na koniec tego części takich podpowiedzi, to chciałam jeszcze zachęcić do tego, że tak, te scenariusze nie mają zapisanych przerw,
Filmy są różnych długości. W filmie różnie to, w różny sposób to funkcjonuje. I te przerwy warto jest mimo wszystko robić, bo przy tak dużych doświadczeniach, przy takiej aktywności, jakiej wymaga od uczniów i uczennic właśnie ta praca wokół filmu, aby dobrze je przetrawić, potrzebny jest taki oddech, taka higiena, więc wiem, że to jeszcze wydłuża ten proces i że przecież czas was goni, że te lekcje was gonią. To są znowu podpowiedzi, inspiracje i trzymamy kciuki, też czekamy bardzo. Bardzo kciuki za wasze działania, ale ja jakoś bardzo głęboko wierzę, że to jest skórka warta tej wyprawki i że jak później wasi uczniowie, wasze uczennice będą wspominać to, co miało na nich wpływ, może się okazać, że to będą zajęcia wokół któregoś z tych filmów, bo tak jak mówiłam, ja z perspektywy osoby dorosłej wciąż pamiętam filmy, które lata temu bez warsztatu obejrzałam na tym festiwalu i one wciąż jak wspomnienie oglądania tych filmów, bez nawet ich przetrawienia, mnie porusza. To jest wokół scenariusza, ale chciałam jeszcze na koniec, bo zbliżamy się do końca, więc jeżeli macie pytania, macie jakieś komentarze, to jest też dobry moment, żebym, jak skończę tutaj się wymączać, mogła na je zerknąć i w jakiś sposób się do nich odnieść. Praca z filmem łączy się też z czymś, co staje się coraz bardziej popularne, a mianowicie filmoterapią. I oczywiście słowo terapia w tym kontekście nie zachęcam was, państwa, abyście prowadzili terapię swoich służbowych dzieci, bo jeżeli nie jesteście psychoterapeutami, to po prostu tego nie róbcie i to też nie jest wasza w tym sensie rola. Ale możecie korzystać z filmu terapeutycznego, potencjału tych filmów. I to jest w takim narzędziu dość proste. Czyli badania robione przez mojego współprowadzącego audycji Dobra Terapia, doktora Armena Mehakiana. On napisał doktorat w filmie jako narzędzie psychoterapeutyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, więc jest to bardzo mocno poparte badaniami właśnie, że obejrzenie filmu, a później porozmawianie o tym filmie, porozmawianie o tym, co mnie poruszyło w tym filmie, jakie emocje mi się w tym filmie poruszyły, może mieć ogromne znaczenie psychoterapeutyczne. Czyli na przykład oglądanie filmu Instagramowa rodzina, w którym relacje z rodzicami są dobre, ale nieidealne i wydają się bolesne dla głównej bohaterki w różnych momentach, może sprawić, że rozmawiając o niej, ktoś z waszych, którejś z waszych uczniów i uczennic dotknie też jakiegoś swojego bolesnego miejsca, otworzy się, żeby o tym porozmawiać, nawet jeżeli nie z wami, nawet jeżeli nie pod tej grupie, to nazwie sobie, nauczy sobie coś, co jest dla nich bolesnym kawałkiem, a to już jest pierwszy krok, żeby uzyskać i ulgę, i pomoc. I to są bardzo proste pytania, które można w tym kontekście zadać. To znaczy, co was w tym najbardziej poruszyło? Jakie emocje mogły towarzyszyć w tym momencie bohaterce, bohaterowi? I czy zdajecie sobie sprawę, dlaczego akurat ten wątek was poruszył? I tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, dlaczego akurat ten wątek was poruszył, to nie zachęcam, żeby to robić na forum, tylko na przykład powiedzieć: zastanówcie się, dlaczego akurat ten wątek was poruszył. Napiszcie sami do siebie list na ten temat, nikt go nie będzie czytał. Napiszcie sami do siebie maila na ten temat, nikt go nie będzie czytał. Albo wiadomość na Messengerze, nikt poza twórcami Facebooka i osobami, które tam pracują oraz czyścicielami internetu, nie, to był żart, bo oni nie czytają wiadomości na Messengerze, nie będzie tego czytał. Ale stworzenie takiej przestrzeni do refleksji może właśnie sprawić, że chętni wasze służbowe dzieci może w jakimś momencie sięgną po pomoc. Wystarczy czasami na koniec zostawić flipchart z miejscami, w których można potem pomóc sięgnąć i powiedzieć: a teraz wszyscy wyjmują telefony i każdy ma sobie zrobić zdjęcie tego flipchartu.
żeby nikt nie musiał potajemnie, wiecie, zapisywać tych miejsc albo próbować się zapamiętać, żeby nikt nie zobaczył, że to robią. Chcesz wyjść z sali, robisz zdjęcie, musisz mieć to zdjęcie w telefonie. Wtedy nikt nie jest napiętnowany tym, że to zdjęcie robi, nikt nie jest napiętnowany tym, że teraz właśnie to zapisuje. To jest też taki trik, który mi bardzo pomaga, kiedy zostawiam właśnie dzieci, młodzież, nastolatków z jakimiś telefonami zaufania, miejscami, gdzie mogą się zgłosić po pomoc, gdzie mogą tę pomoc uzyskać bezpłatnie, gdzie mogą porozmawiać z kimś, na przykład też bez zgłaszania się najpierw do rodziców, sprawia, że i właśnie to ważne jest to, żeby oni to mieli możliwość zapisania tego. Bez tego napiętnowania, bez tego, że ktoś zagląda, a dlaczego robić tam zdjęcie? Chociaż też mam takie doświadczenie, też jestem ciekawa Państwa doświadczeń, że właściwie temat zdrowia psychicznego i sięgania po pomoc jest mniej stabilizowany u tych młodszych osób niż u nas dorosłych, że oni są pod tym względem od nas mądrzejsi, często sami kierują swoimi rodzicami czy innymi znaczącymi dorosłymi na temat tego, czego w danej sytuacji potrzebują. Podsumowując, jakoś zmierzając do końca i tutaj zerkając, widzę, że tutaj padły pytania, na które są już odpowiedzi. Jeszcze dodam, że to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Millennium Dogs Against Gravity na Facebooku, i to jest dość zabawne w kontekście filmu Czyściciela Internetu, o którym mówiłam, zalajkować ten profil, bo dzięki temu dostaniecie i będziecie mogli dostać właśnie informacje na temat tego, gdzie będą scenariusze, jak z nich korzystać, jak korzystać z filmów. Dowiecie się też, zobaczycie, jakie filmy sami możecie obejrzeć, bo to też jest jakaś taka część dla Was. Zbliżając się do końca, też zerkając cały czas, ale jestem też ciekawa Państwa, jakoś, tak jak powiedziałam, miałam tremę. Oglądałam wczoraj film klasy z 2008 roku, dramat o etnicznej różnorodności uczniów i relacjach z nauczycielem, stylizowany na film dokumentalny. Czy również taki obraz filmowy można zaprezentować uczniom? Ja przyznam, że ja tego filmu nie oglądałam. Jestem ciekawa, czy pani uważa, że ten film można zaprezentować uczniom. Ja myślę, że jeżeli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, to oni już bardzo dużo widzieli. Oglądają Netflixa, oglądają HBO. Seriale, które są popularne wśród nich, są serialami, w których wiele rzeczy oglądają, chociaż ja przyznam, że ja wolę filmy dokumentalne niż stylizowane na filmy dokumentalne. A jak myślę sobie o relacjach z nauczycielem i filmie dokumentalnym na ten temat i też dramacie o jakimś trudnych historiach, to bym poleciła pani film Młody Platon, też dostępny na Millennium Dogs Against Gravity. Była też debata na ten temat, którą prowadziłam, można znaleźć na kanale Millennium Dogs Against Gravity na YouTubie, tę debatę, który opowiada o nauczycielu, który nawiązuje bardzo wzruszającą, bardzo poruszającą relację ze swoimi uczniami w Belfaście, w takiej dzielnicy, w której było bardzo dużo przemocy i jest bardzo trudno. Bardzo mnie ten film poruszył i to jest piękny film o waszej pracy. I o tym, jak tę pracę można wykonywać i jak wykonuje ją właśnie ten dyrektor, którego nazwiska oczywiście teraz zapomniałam, ale gdzieś się sobie zapiszę na ścianie, bo to jest jeden z takich osób, które nazwisko chcę pamiętać. Podsumowując, też bym... O, jest tutaj nawet link do filmu Młody Platon, to mogą sobie Państwo zapisać. Chciałam też jeszcze jedną rzecz poruszyć. Jeżeli chodzi o pracę z filmami, też myślę, że dla Państwa taka zmiana i odkrywanie też może być w jakiś sposób odświeżające. I mówię to w kontekście tego, że jako nauczyciela, jako nauczycielki jesteście w największej grupie ryzyka wypalenia zawodowego. Czyli empatyczny
intensywny kontakt z dziećmi i młodzieżą jest po prostu wyczerpujący. I nie mówię tego nic, czego nie wiecie, tylko pewnie teraz wzdychacie albo kiwacie, albo myślicie, no to teraz nam pani powiedziała coś, czego nie wiemy. No wiecie, ale kiedy tworzycie trochę taką formę pracy, która jest mniej w jakiś sposób wisząca na was, to znaczy, oglądacie razem film i oczywiście cały czas jest uważność i cały czas jest skupienie, ale też dużo uczniów, uczennicy pracują w podgrupach. Wy jesteście bardziej nastawieni na słuchanie, bardzo uważne, ale jednak słuchanie, a nie mówienie, jest to zupełnie inny kontakt i wychodzi się z zupełnie innym naładowaniem baterii. Mówię to też zbliżając się do końca tego godzinnego webinarium, kiedy jest to dla mnie bardzo nienaturalne, że przez godzinę po prostu siedzę, jestem gadającą głową, a pracuję w radiu. Więc jakby często siedzę i coś mówię, ale też mówię z kimś, rozmawiam z kimś, jestem z kimś w interakcji. Czy słucham kogoś, kto ma coś do powiedzenia? To ja też tak, też dbając o siebie, trochę zapytałam, pytam was o to, co was rezonuje, co was nie rezonuje, czy macie jakieś pytania, czy chcecie coś skomentować, jakoś skontrować, bo to jest trudny moment, kiedy tak stoicie i coś wygłaszacie. Przecież czuć gardło, czuć zmęczenie, czuć mnóstwo różnych rzeczy. A kiedy pracujecie i widać, że uczniowie, uczennicy pracują, dyskutują w grupach, mają swoje zdanie, zaczynają je coraz śmielej wyrażać, reagują na to, co widzieli, reagują na coś ważnego, co pokazują filmy dokumentalne, dowiadują się czegoś o świecie, dowiadują się czegoś o rzeczywistości, może nawet trochę zmieniają punkt widzenia. Nie jakoś dramatycznie często, to nie są zmiany o 180 stopni, ale taki jeden warsztat może później sprawić, że to trochę kropla drąży skałę, albo to zarezonuje za jakiś czas, albo się będzie drążyło. Ja z mojego takiego doświadczenia, po takim gadaniu jak teraz, czuję się trochę zmęczona, trochę niepewna, ale też taka, no dobrze, ale czy to miało wartość, czy to w jakiś sposób odniosło się do waszych potrzeb? A kiedy jestem po warsztacie, gdzie widzę, że ludzie pracują między sobą, gdzie jest taka właśnie interakcja, gdzie jest jakieś działanie i mogę łatwiej jest obserwować, co się dzieje z ludźmi, mam wrażenie, że z czymś wychodzą, to mam wrażenie, że wychodzę jak na skrzydłach, jestem jakaś taka zmotywowana i myślę, że jak teraz myślicie chwilę o takich różnych doświadczeniach, bo przecież te lekcje są różne, tematy są różne, różnie można je opracować, różnie je opracowujecie w zależności od tego, co tam jest w środku, bo do różnych tematów potrzebne są różne formuły, dlatego też do różnych filmów mamy różne scenariusze, to dzięki temu możecie też w jakiś sposób zadbać o siebie, o swoją motywację, o swoją higienę i o swoją taką, powiem to, frajdę z tej roboty, żeby nie myśleć o tym, żeby trochę tak właśnie się uznosić od tego, że wasza praca jest jedną z najważniejszych na świecie i że no, to jest ważna robota. Dziękuję wam bardzo. Ja się nazywam Zuza Piechowicz, jestem jedną z autorek scenariuszy do tych filmów. Jesteśmy też bardzo ciekawi waszego feedbacku, jak będziecie chcieli się nim podzielić, jak już będziecie korzystać ze scenariuszy, co wam się sprawdza, co wam się nie sprawdza, co wykorzystaliście, co zmieniliście, to też wszelkie takie uwagi będą bardziej niż mile widziane. Mam nadzieję, że ta godzina była dla was w jakiś sposób wartościowa, że bierzecie do swojego koszyczka coś z tej godziny. I ja jeszcze dziękuję Agacie Dawid, która tutaj ze mną była. Nie widzicie, a może się Agata pokażesz? Będę taka, a to jest okropny numer, nikt nie lubi takich numerów. Nie wiem, czy się może się nie może pokazać Agata, ale bardzo wam dziękuję za to godzinne webinarium. Mam nadzieję, że będziecie korzystać i to będą wartościowe scenariusze dla was. Do usłyszenia, do zobaczenia.